Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tymczasem dzisiaj chcę Wam pokazać prowizoryczną instalację kamer dla bezpieczeństwa. I tego, jak się zarabia wtyczki, gniazdka RJ na przewodzie LAN. Oczywiście jest to metoda prowizoryczna zarabiania. Będzie czas, gdy będzie to lepiej opisane. A więc możemy sobie to obrać tak. Kolega tu pokaże bliżej. Możemy użyć zwykłego tapieciaka do odizolowania, lecz tu użyjemy w tym przypadku rurki wiórta, tak zwanej też wyprodukowanej przez firmę Yakari, do odizolowywania zwykłych kabli sieciowych. Izolację nacinamy, łamiemy. Zawijamy tutaj sobie, skręcimy po całości. Skręcimy przed izolacją. Czy to widać dobrze? Mam nadzieję. No i oczywiście ekrany obierzemy. Do tego użyjemy już odpowiedniego narzędzia, czyli małych obcinaczek, zwykłych, prostych. No bo do ściągania zewnętrznej izolacji są oczywiście specjalne izolatory, izolatory, czyli narzędzia do ściągania izolacji zewnętrznej. Teraz usuniemy ekrany z poszczególnych par na przewodzie dość wysokiej kategorii, bo to jest 7A. Praktycznie mamy już dość ładnie to odizolowane. Poprawimy skręcenie ekranu, oczywiście przed izolacją. No i bierzemy wtyczkę. Mamy gniazdko, przepraszam, nie wtyczkę, gniazdko. Mamy tu firmy Data Weiler RJ45 modul. Jest to tradycyjne, zwykłe gniazdko, tak zwana RJ-tka po naszemu. Woreczki są zazwyczaj nadziurkowane, ładnie się otwierają. Są kategorii 6A, można zobaczyć. Do każdego gniazdka jest dołączona też instrukcja, którą można się zapoznać. No i zaczynamy. Czyli wyciągamy, może tutaj bliżej. Wyciągamy ze środka ten oto plasticzek. Wkładamy. Możemy wybrać parę A lub zarobić na parę B. Aktualnie zarabiamy w standardzie całą budowę A. O, tutaj jest blaszki, które muszą się zetknąć z ekranem oraz oplotem. Na to wciskamy tutaj oto ten plastyk. Ustawimy sobie tak, żeby nam już para pasowała mniej więcej, czyli akurat mamy tutaj odwrotnie, akurat wyszło, akurat tak na przewodzie jest, że para niebieska będzie na górze, pomarańczowa na dole, ale dociskamy tutaj ekran, dosuwamy
i zaciskamy tutaj ten plastik, który nam to łapie. Można to docisnąć, powiedzmy, szczyptangami z jednej strony, z drugiej strony, żeby mocno się działo. Skoczyło, jest dobrze. No i rozkręcamy pary. I tutaj są takie roweczki, które nie wiem, podejrzewam, że jest dobrze widać, które muszą te pary się powciskać. Rozkręcamy parę pierwszą, czyli przewód niebieski i biało-niebieski. Wkładamy tutaj pierwszy przewód, ten roweczek tutaj, niebiesko-biały, potem niebieski, potem znowu mamy tutaj biało-niebieski, przepraszam, biało-pomarańczowy. Wciskamy i tak samo wciskamy przewód pomarańczowy. Z drugiej strony adekwatnie, tylko dolną parę mamy oczywiście, wyszło nam na przemian, bo dolna para musi zostać zielona na dole, umocowana, zamontowana w kostce. Pierwsze mamy biało-zielony, który musi ładnie sobie wejść w roweczek. Potem jest pełny zielony. Kolejna para to brązowa, czyli brązowo-biały, pół na pół, plus też pełny brązowy. Wykonamy też zdjęcie. Tutaj pół na pół, dokładnie na kostce widać, i brązowy tutaj. Wykonamy zdjęcie, jak to wygląda w lepszej jakości. Jak mamy to ładnie tu wszystko wciśnięte, to przycinamy równo z krawędzią, obcinaczkami bocznymi. I oto tutaj się wbiją tak zwane wampirki z gniazdka, które w momencie dociskania, zamykania wtyczki się wkują. Można to zobaczyć tutaj, jak to wygląda. I oto w to gniazdo, w tą obudowę wkładamy ten plastik, plastikową kostkę, i to się w momencie dociskania, zamykania wciska. Oczywiście do tego też jest specjalne narzędzie do ściśnienia. Użyjemy tu prowizorycznego narzędzia, które też spełni swoją rolę. Są to cęgi, zwykłe, uniwersalne wiórta. I ściśniemy raz z lewej, raz z prawej. Wtedy automatycznie kostka się dociska, a wampirki się wbijają w przewody. I tak oto wygląda zarobiona RJ-ka. Gniazdo RJ45 kategorii 6A na przewodzie kategorii, zobaczyć, jest to przewód oczywiście szwajcarskiej jakości,
kategoria jest tu z pewnością gdzieś napisana. Dokładnie tutaj. 7A, kategoria 7A. Rodzaj miedzi zastosowanej CCA. Jakiś współczynnik. No jest to naprawdę wysoki klasyk przewód. Ale typowo do instalacji prowizorycznej, która będzie działać może 1 miesiąc. Może 2. Dziękuję bardzo. Miejcie wspaniały dzień i zapraszam do kolejnego mojego vloga elektryki przemysłowej, budowlanej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, cześć, pa.